Wydawnictwo Filia przedstawia Marek Stelar Przegrana Czyta Mateusz Drozda Na samym dnie Iwona Banach zgniotła niedopałek od nosa laterki, czując ciepło żaru na palcach. Nie paliła od czasów liceum. Po prostu kilka dni temu coś się podkusiło. Poszła do stokrotki i kupiła paczkę elemów, a teraz kolejna paczka była prawie pusta. Kupka kilkunastu innych kiepów, które były już w miseczce, rozsunęła się na boki, a dwa wypadły na zewnątrz. Było ich tam tyle, bo i wolnie nawet się nie chciało wstać i opróżnić naczynia, choćby po to, żeby smród nie roznosił się po pokoju. Ale smród jej nie obchodził zresztą nie obchodziło jej już niemal nic. Przestała nawet czytać i oglądać Netflixa. Myć się też przestała. Tak było od kilku dni, odkąd wróciła z Warszawy. Sprawa klubu 526 nie zakończyła się wraz z zabiciem ich założycieli i spaleniem przez mata Grzelińskiego w willi, w której klub się mieścił ojciec i syn dwóch zwyrodnialców, którzy ze swej chorej pasji zrobili dochodowy interes nie żyli, ale może byli inni, którzy w tym uczestniczyli. Nie sądziła, żeby klub wznowił działalność, choć niczego nie należało wykluczać. Może było inne miejsce i po ogarnięciu się z pogromu, jaki im razem z Grzelińskim zorganizowali, pozostali wrócą do sprawy i znów będą ginąć młodzi ludzie kiedy iwona sięgała po kolejnego papierosa zadzwonił telefon leżący na stoliku obok popielniczki odruchowo zerknęła i zobaczyła że to Jasiek góral z kościeliska ich sąsiad Stasinka mały domek na skraju wsi była ich ostoją jej i Krzyśka przynajmniej do chwili gdy Krzysztof odszedł z jej życia praktycznie w tym samym momencie w którym wypieprzyli ją z policji Odebrała wbrew sobie, wyłącznie z szacunku, jaki żywiła do tego człowieka. Halo, Jaśku, przepraszam, ale nie jestem za bardzo w nastroju i. Dzień dobry ciociu Jagoda z tej strony. Jagoda była córką Jaśka. Iwona znała ją od maleńkości, jagódka nazywała ich ciocią i wujkiem. Nie widziała jej od ośmiu lat, od śmierci Michasia, po której pojechała tam tylko raz i nie była w stanie przestąpić progu chaty, bo tam właśnie umarł ich siedmiomiesięczny synek. A teraz, kiedy usłyszała Jagodę w telefonie, serce jej zamarło. Wiedziała, po co dzwoni. Jasiek zmagał się z nowotworem wątroby i spodziewała się najgorszej wieści. Zdjęła nogi z kanapy i usiadła prosto, przyciskając telefon do ucha i zapominając o papierosie. Nie pomyliła się. Tato miał zawał. Jagoda zaczęła płakać. Był bardzo osłabiony chorobą i po prostu nie dał rady, przynajmniej się nie męczył. Iwana nawet się cieszyła, że dziewczyna to powiedziała. Też była tego zdania, ale nie zawsze wszystko można powiedzieć komuś, kto właśnie stracił bliską osobę. Przykro mi, kochanie, tak bardzo mi przykro. Zakręciło jej się w głowie. Może zbyt gwałtownie wstała, a może zbyt dużo fajek wypaliła w ciągu ostatnich kilku godzin. Nie wiem co powiedzieć, to był wspaniały człowiek. Czuła się głupio, że wygaduje frazesy, ale taka była prawda. Jasiek Wawrytko był w porządku i chyba Jagoda to wiedziała. To stało się wczoraj w szpitalu w Zakopanem. Przyjechałam od razu z Krakowa z mamą. Zajmujemy się wszystkim. Jasiek był rozwiedziony, Krystyna z córką mieszkały w Krakowie, gdzie Jagoda studiowała medycynę. — Kiedy pogrzeb? — zapytała słabo. — Przyjedziesz? Oczywiście w jej głosie pojawiła się niespodziewanie jakaś moc. — Powiedz tylko, kiedy. — Pojutrze u nas w kościelisku. Będę, kochanie, obiecuję, że przyjadę. Będzie miał góralski. Jagoda pociągnęła nosem, tak jak zawsze chciał. To dobrze, westchnęła, to dobrze. Telefon od jagody pozwolił Iwonie wziąć się jakoś w garść i ogarnąć. Nie wychodziła spod prysznica przez dwadzieścia minut. Pajki zgniotła i wyrzuciła do śmietnika, ale w ostatniej chwili wyciągnęła z paczki jednego papierosa i odłożyła go na okap na czarną godzinę. Po wypaleniu kilku paczek przez ostatnie dni miała wrażenie, że zaczęła się uzależniać potem zjadła wreszcie coś porządnego i poszła się spakować torba, w której trzymała komplet ubrań i kosmetyków na kilka dni poza domem i którą woziła na eskapady wciąż leżała w kącie dużego pokoju Iwona postała nad nią chwilę wpatrując się bezmyślnie w podłogę ta torba podróżna była jak wspomnienie tego, co Iwona przeżyła jako policyjna wtyczka przez kilka ostatnich tygodni, kiedy wrzucona w bagno pływała w nim, usiłując dotrzeć do jądra ciemności i do szefostwa klubu, w którym wynaturzone sesje erotyczne kończyły się śmiercią dziewcząt i chłopców traktowanych jak seksualni niewolnicy. Nagle Iwona z wściekłością kopnęła torbę, aż ta poleciała i odbiła się od ściany. Odetchnęła głęboko, potem schyliła się, rozpięła ją i wysypała na podłogę ciuchy, które były w środku. Musiała je uprać, choć najchętniej spaliłaby wszystko, co wypadło z torby, tylko że musiała w czymś chodzić, a pieniądze powoli się kończyły. Iwona była nie tyle w dołku, ile na samym dnie, finansowym i psychicznym. Jadąc następnego dnia do kościeliska samochodem kupionym za krwawe pieniądze otrzymane od klubu, zastanawiała się, co dalej choć głównie myślała o Jaśku i Jagodzie. Potem jej myśli podążyły w inną stronę. Może na pogrzebie Jaśka pojawi się Krzysiek? Może jakimś cudem dotrze do niego smutna wiadomość i przyjedzie pożegnać druha? Kocham i przepraszam. Te słowa napisane na kartce, którą znalazła w domu po powrocie z tragicznej akcji w Łodzi, błyskały jej co jakiś czas przed oczami. Czym były? Pożegnaniem na zawsze? Tłumaczeniem. Tym i tym? Kiedy minęła Katowice, jej telefon zadzwonił. Jechała lewym pasem, wyprzedzając przypominającą pociąg kawalkadę tirów. Zerknęła na wyświetlacz komórki leżącej w przegródce obok dźwigni zmiany biegów i zobaczyła na nim nie imię i nazwisko, tylko numer. Wróciła wzrokiem na drogę, wzięła telefon do ręki, dotknęła zielonej ikonki i przyłożyła go do ucha. Halo? To ja. Odruchowo zahamowała, wkładając w to niemal całą siłę. Auto lekko zatańczyło, więc chwyciła mocniej kierownicę, odpuściła hamulec i zaczęła walczyć z prawami fizyki. Udało jej się. Z tyłu rozległo się wściekłe trąbienie, a w lusterku zamigotały błyski długich świateł samochodu jadącego za nią. Krzysiek wyszeptała do telefonu bez tchu. Wrzuciła kierunkowskaz i zmieniła pas wpychając się przed tira. Teraz usłyszała buczenie. Więc zjechała jeszcze bardziej na pas awaryjny i powoli wyhamowała, aż wreszcie się zatrzymała. Dlaczego? Zapytała tylko, kim ona jest? Kimś bliskim. Tak bliskim, jak ja? To nie tak. A jak? Zrobiłem coś bardzo złego i teraz muszę to naprawić. Na tyle, na ile mogę. Zamilkł. Iwona słyszała jego oddech. Był szybki, niemal spazmatyczny. Krzysiek sprawiał wrażenie, jakby nie wiedział, co się z nim dzieje. Krzysiek? Prawie krzyknęła. Przepraszam cię, po prostu muszę, wyszeptała. Każde słowo brzmiało coraz ciszej, jakby oddalał telefon od twarzy. Gdzie jesteś? zawołała. Co się dzieje? Słyszysz mnie, Krzysiek? Ale odpowiedziała jej tylko cisza. Iwona siedziała z otwartymi ustami, wpatrzona w ciemniejący ekran telefonu. Gwałtowne podmuchy powietrza, wzbudzane przez mijające ją samochody, uderzały z hukiem w szyby, kołysząc jej autem, a ona miała w głowie kompletną pustkę. Słoneczko już zasło. Pogrzeb Jaśka Wawrytki rozpoczął się punktualnie. Dobrodziej prowadzący ceremonię mówił gwarą. Iwona nie pchała się w pobliże mogiły. Tylko stała w tłumie z tyłu, patrząc na plecy ubranych w serdaki górali i na ich głowy w podhalańskich kłobukach. Słuchała kapeli i żewnego zaśpiewu dziewczyn, pieśń słonecko już zasło, unosiła się nad cmentarzem i ulatywała w niebo, a Iwona zastanawiała się, czy Jasiek faktycznie tam jest razem z innymi i czy wszyscy oni patrzą na dół, na nich stojących nad otwartym grobem i trumną. A może patrzą jeszcze głębiej na samo dno piekielnej czeluści, gdzie Stado Diasków znęca się nad Golczewskim i chyłą, odpłacając im pięknym za nadobne. A może rację miał Golum, który swoim ciasnym umysłem podawał w wątpliwość ustalony od tysiącleci porządek? Może tam po drugiej stronie nie ma ani nagrody, ani kary, bo po prostu nie ma niczego, ani nikogo. Kapela umilkła, dziewczyny też. Pieśń jeszcze przez chwilę brzmiała tylko w umyśle Iwony. Tłumek zafalował, ruszył powolutku w stronę grobu i wszyscy wyciągnęli znicze. Iwona stanęła na palcach i odruchowo zaczęła wypatrywać znajomych falujących, lekko przypruszonych siwizną włosów. Ściskając znicz, ruszyła razem z tłumkiem. Kiedy dotarła do grobu rodzinnego, Jaśka kilka minut później zapomniała o Krzyśku. Nad trumną stała Jagoda i jej matka. Krystynę znała słabo, wawrytkowie rozwiedli się dawno temu. Wyjechała do Krakowa, gdzie znalazła nowego partnera, a jagoda została z ojcem aż do momentu, w którym poszła do liceum. Dostała się do elitarnej piątki, potem na medycynę na ujocie, ale niemal w każdy weekend i na część wakacji wracała do kościeliska. Miała góralską duszę i to i wona w niej uwielbiała. Postawiła znicz przy grobie, zapaliła go, a potem powoli podeszła do kobiet. Krystyna przytuliła nieco zachowawczo, za to jagodę ściskała ponad pół minuty, szepcząc jej do ucha słowa pocieszenia, najlepsze na jakie było ją stać. Iwona żałowała, że przez tyle lat nie przyjeżdżała do kościeliska. Może gdyby postarała się wcześniej przełamać przed wejściem do Stasinki, zdusić w sobie ten irracjonalny żal, nie pozwalający jej na przejście przez próg, wszystko wyglądałoby inaczej. Towarzyszyłaby jagodzie w jej drodze przez młodość, Cieszyła się jej sukcesami, o których tylko słyszała od Krzyśka albo od niej, ale przez telefon, i może wreszcie Krzysiek nie znalazłby sobie nowej kobiety, o co go podejrzewała. Iwona była dumna z Jagody, jak z własnej córki. Na koniec zbliżyła usta jeszcze bardziej do ucha Jagody i wyszeptała Zostań kimś wielkim, kochanie. Wynajdź lek na raka albo na Alzheimera i wracaj tutaj, kiedy tylko znajdziesz chwilę. Nie opuszczaj gór, tak jak ja. Jagoda zapłakana kiwała głową, przytulając się mocno i gorąco. Iwona nie chciała zostać na stypie, na którą ją zaprosiły. Przeprosiła Jagodę i Krystynę, tłumacząc się złym stanem psychicznym po odejściu Krzyśka. Nie naciskały. Z Jagodą Iwona miała ten szczególny rodzaj relacji, której nie zepsuje towarzyski nietakt spowodowany względami osobistymi. Kiedy wszyscy się rozeszli, ruszyła ku wyjściu z cmentarza dotarła do samochodu i pojechała w stronę górkówki. Miała nocować w domu Jaśka, ale chciała poczekać, aż Jagoda z Krystyną wrócą ze stypy. To miał być smutny wieczór, a w oczekiwaniu na jego nadejście Iwona postanowiła odwiedzić Stasinkę. Przypomniała sobie swoją ostatnią wizytę spontaniczną, bezowocną i przy okazji rozmowę z Jaśkiem. Pomyślała, że nic nie dzieje się przypadkiem, bo było to ostatnie z nim spotkanie. Znalazła też wtedy w Stasińce ślady czyjejś bytności, a Jasiek opowiedział jej, że widział tu raz Krzyśka z jakąś kobietą, o długich, czarnych włosach. Czy Krzysiek tu był czy bywał? A jeśli tak, to po co? Czy jeśli ona wróci do Szczecina, on pojawi się tu znów, a ona nie będzie o tym wiedzieć? Te wszystkie pytania Iwona zadawała sobie stojąc na środku głównej izby Stasinki. Zerknęła przez niewielkie, zakurzone okno na stojący w oddali dom Jaśka Wawrytki i pomyślała smutno, że nie będzie już miała kogo o to zapytać. Bruś podinspektor Wojtczak, jej były szef, dzwonił już kilka razy w ciągu ostatnich dni. Kiedy zadzwonił po raz kolejny, Iwona wreszcie odebrała, czując, że to nie jest dobry pomysł, bo podejrzewała z jakiego powodu dzwoni. Doszła jednak do wniosku, że Wojtczak jest ostatnią osobą, która zasłużyła na nieuprzejme traktowanie, a nieodbieraniem dała mu już do zrozumienia, że mimo wszystko nie ma ochoty na rozmowę. Miała nadzieję, że weźmie to pod uwagę. Cześć, Roman. Cześć, dziękuję, że wreszcie odebrałaś. A gdybym dalej nie odebrała? — Zainteresowała się. — Przyjechałbym i warował pod twoimi drzwiami, jak porzucony kochanek. Świst wciąganego gwałtownie powietrza był wyraźnym sygnałem, że Wojtczak za późno uświadomił sobie popełniony nietakt. — Przepraszam. — Nie ma sprawy. Posłuchaj, wiem, że jestem upierdliwy, Iwona, ale sprawa, z jaką dzwonię, jest bardzo poważna. — Też mam swoje poważne sprawy. — Wzruszyła ramionami może nawet jeszcze poważniejsze niż wasze. Rozumiem, wszystko rozumiem, mitygował się, a Iwona nie wyjaśniła, że tylko mu się tak wydaje. Ale gdybym mógł cię prosić o spotkanie z pewnym człowiekiem. Z Warszawy nie zapytała, tylko stwierdziła. Z Warszawy, potwierdził Wojtczak lekko stropiony. Z CBŚP. Jest teraz obok ciebie? Tak. Iwona milczała przez chwilę, zastanawiając się, czy odwlekanie tego ma sens. Oto pojawiła się kolejna konsekwencja tego, co zrobiła, choć nie była temu winna i nie ona powinna je ponosić. I nagle doszła do wniosku, że dlaczego niby ma być z tym wszystkim sama. Grzeliński wpieprzył ją w niewyobrażalne kłopoty i czy miało znaczenie, że chodziło o ratowanie ludzi? Oszukał ją. I nie chodziło nawet o nielegalność całej operacji infiltracyjnej, ani o to, że zabiła kilka osób, które na tę śmierć absolutnie zasługiwały. Chodziło wyłącznie o to, że była marionetką, a teraz została sama, bez środków do życia i perspektyw. Wyjścia miała dwa – albo się poddać, albo walczyć o przyszłość. Stoczyć się na dno, a w zasadzie zostać na nim, bo tam właśnie była, albo próbować wydostać się na powierzchnię. Co stanie na dnie, równało się śmierci i była tego świadoma. Wypłynięcie na powierzchnię było szansą i dopiero potem mogła zdecydować, co dalej. Na spokojnie, na trzeźwo. Na chłodno. Przyjedźcie, westchnęła, ale ostrzegam. Nie jestem w najlepszej formie i nie chcę mi się sprzątać ani nigdzie chodzić, zwłaszcza do fabryki. Jasne, Wojtczak chrząknął, a stła dobiegły ją nagle czyjeś niewyraźne słowa. Dam ci go na chwilę do telefonu, dobra? Daj. Po kilku sekundach w komórce rozległ się głos, który już parę dni temu słyszała, również przez telefon. Wtedy była to pierwsza nieudana próba kontaktu z nią. Nie wiedziała jeszcze, czy ta druga będzie udana, czy nie. To, że zgodziła się, żeby do niej przyjechali, jeszcze niczego nie oznaczało, bo zawsze mogła spuścić ich ze schodów, oczywiście w przenośni, ale widać było, że gościowi zależy na spotkaniu. Przyjechał ponownie do Szczecina, nie mając pojęcia, czy mu się uda. No chyba, że po prostu załatwiał tu jakąś służbową sprawę i tak jej to nie interesowało. Dzień dobry, pani Iwono, Jacek Bruś z tej strony. A więc pan zastępca komendanta centralnego biura śledczego, pamiętał, żeby nie tytułować jej komisarzem. Dzień dobry, odpowiedziała obojętnie. Dziękuję, że się pani zgodziła na wizytę. Postaram się załatwić sprawę szybko. Doceniam. Iwona uśmiechnęła się lekko do siebie. Zatem do zobaczenia, do widzenia. Rozłączyła się i zaległa na kanapie w oczekiwaniu na niespodziewanych gości. Dawała im kwadrans do dwudziestu minut. Kiedy usłyszała dzwonek, zwlekła się z kanapy i poszła otworzyć. Za drzwiami stał barczysty mężczyzna, miał na oko nieco ponad pięćdziesiąt lat i był ogolony na łyso, choć włosy już odrastały i miały taką samą długość jak lekki zarost. Ciemne oczy bystro patrzyły spod krzaczastych brwi, a mięsiste usta rozciągały się w lekkim półuśmiechu. Reszty nie zdążyła ocenić, bo miał na sobie zapiętą pod szyję zamszową kurtkę. A gdzie Roman? Zapytała, odruchowo wyglądając na klatkę schodową. Przyjechałem sam, odparł. Nie ma potrzeby, żeby pan inspektor Wojtczak był świadkiem tej rozmowy. Nie dyskutowała, tylko odsunęła się, puszczając przybysza do środka. Jacek Bruś. Przedstawił się, wyciągając do Iwony rękę. Podała mu swoją. Jego uścisk był mocny, męski, ale nie do przesady. Wiele razy spotykała się z niedźwiedzimi uściskami mężczyzn, którzy w ten zabawny sposób próbowali pokazać jej może nie tyle przewagę, ile swoją atrakcyjność. Zapraszam. Zamknęła drzwi i, nie czekając na gościa, ruszyła w głąb mieszkania. Nie zaproponowała mu kawy ani niczego innego do picia. Miała w dupie uprzejmości. Chciała tylko, żeby jak najszybciej sobie poszedł. Bruś wszedł za nią do pokoju, rozejrzał się po nim pobieżnie, a potem podszedł do okna i popatrzył przez nie. Ładnie tu macie w tym Szczecinie, tak zielono, zauważył, odsuwając firankę i tocząc wzrokiem po koronach drzew w parku Chopina. Iwona nie zareagowała, tylko zsunęła klapki i usiadła na kanapie, podkurczając nogi pod siebie. Co to za wieża tam w lesie? Gość wskazał na budowlę wyłaniającą się za drzew. To park, a nie las, dawna wieża ciśnień, przerobiona na dom mieszkalny. Fajny. Jest na sprzedaż, gdyby pan reflektował. Bruś pokiwał niezobowiązująco głową, wciąż wpatrzony w widok za oknem. — Mamy już za sobą uprzejmości i przejdziemy do sedna? — zapytała prosto z mostu. — Jasne. — odwrócił się od okna i uśmiechnął szeroko. Skupnem jeszcze się, wstrzymam, muszę się zastanowić. Dlaczego chciał się pan ze mną widzieć? Zapytała, kończąc definitywnie mało zabawne pogaduchy, mające zapewne stanowić wstęp do właściwej rozmowy. Akurat ze mną. Chciałem zapytać, czy pani ma coś wspólnego z czymś o nazwie klub pięćset dwadzieścia Podwinęła ukryte za udami palce stóp. Na tyle mogła sobie pozwolić. Nie mam nic wspólnego z Powiedziała to odrobinę za mocno i niepotrzebnie urwała, nie kończąc. Dla Brusia był to chyba jasny sygnał i Iwona to wiedziała. Ale było już za późno, mleko się rozlało. Ale wie pani o czym mówię, prawda? Nie odpowiedziała, czekała. Powodem mojej wizyty u pani jest ten klub, a w zasadzie działania inspektora Grzelińskiego, jakie podjął w jego sprawie. Te działania, o których wiemy i te, o których nie mamy pojęcia, ale sądzimy, że jest ktoś poza nim, kto o nich wie, na przykład pani. Iwona starała się z całych sił, żeby jej twarz nie zdradzała niczego. Absolutnie niczego. Co ja mogę mieć z tym wspólnego? Zapytała, wzruszając ramionami. Widziałam się z nim tylko raz, kiedy został twarzą systemu i karzącą ręką sprawiedliwości, czy raczej niesprawiedliwości. Oznajmiając mi, że zostałam dyscyplinarnie usunięta z szeregów policji. Kiedy się kłamie, jak najwięcej elementów musi być zgodnych z prawdą, żeby stworzyć pozory prawdomówności. Kilka prawdziwych szczegółów nada je kłamstwu i Iwona postanowiła kurczowo trzymać się tej zasady. Jak na razie to, co powiedziała, było półprawdą, bo widziała się z Grzelińskim dwa razy raz wtedy i drugi w willi klubu 526. Rozmów telefonicznych nie liczyła. No właśnie, nie zdziwiło to pani taka nietypowa forma? Pan pyta poważnie? zaatakowała. W policji dzieje się tyle dziwnych rzeczy, nad którymi lepiej się nie zastanawiać, żeby nie narobić sobie kłopotów, a pan pyta, czy dziwiło mnie, że przyjeżdża ktoś z Warszawy, żeby mnie wypieprzyć z powodu sprawy, o której huczy cała Polska. To akurat była najmniej zastanawiająca rzecz, jaką widziałam w policji przez piętnaście lat pracy. Urwała na chwilę sprawdzając czy przekonała brusia a potem zapytała niewinnie a co chce mi pan powiedzieć że coś było nie tak pobiła go pani przy wyjściu uniknął odpowiedzi to za dużo powiedziane uderzyłam go raz nie zachowywał się ładnie przez całe spotkanie aż się doprosił możliwe że moja reakcja była przesadzona ale sam pan rozumie sporo przeżyłam tamtego dnia no dobrze więc co z tym klubem bruś spojrzał na nią zagadkowo sam chciałbym to wiedzieć. Powiem pani, jak ja to widzę od początku. Jakiś czas temu dotarły do nas do biura sygnały o działalności pewnej grupy przestępczej. Najpierw miał to być handel żywym towarem, młodymi, bardzo młodymi ludźmi obojga płci. Potem okazało się, że w grę wchodzi stręczycielstwo i organizowanie seansów erotycznych z młodocianymi, wyjątkowo ostrych seansów. Pojawiły się pogłoski, że część z nich kończyła się śmiercią ofiary. Zlecono analizy, jednak poszlaki były zbyt słabe, żeby przedsięwziąć cokolwiek. Grzeliński miał się temu przypatrywać, trzymać rękę na pulsie. Na którejś z narad padł pomysł próby infiltracji z użyciem atrakcyjnej funkcjonariuszki, jednak uznano go za zbyt niebezpieczny. Od kiedy praca w policji należy do bezpiecznych? Rzuciła końśliwie. Zgadza się, ale przede wszystkim chodziło o to, że był nierealny. Potem wszystko ucichło, urwał się jakiś kontakt z półświatka, który nadał niejako bieg sprawie. Sprawa została odłożona na półkę do czasu uzyskania kolejnych informacji. I kilkanaście dni temu nagle mamy zabójstwo rodziny potentatów branży drobiarskiej, ojca i syna, rozstrzelanych jak na egzekucji, plus dwa dodatkowe trupy, wszystkie w spalonej willi, której pożar był efektem eksplozji materiałów wybuchowych. Tego samego dnia nieco wcześniej płonie duża ferma w falentach, której współwłaścicielem była jedna z ofiar. Jej wspólnik nie ma pojęcia, co mogło się wydarzyć, wszyscy są w szoku, a ów wspólnik w największym. Porachunki mafijne? Bruś uniósł brwi. Też bym tak pomyślał w pierwszej chwili, tylko że było kilka dodatkowych rzeczy, które kazały się zastanowić nad sprawą głębiej. Pierwsza to ta, że Grzeliński zaproponował wtedy konkretną osobę, którą można by wyznaczyć do zadania infiltracji owej grupy. Tak, chodzi o panią. Nie rozumiem, skąd mnie znał, zapytała zaskoczona, a potem sama sobie odpowiedziała. No tak, akcja w łodzi. Ta narada odbyła się dużo wcześniej niż nieudana akcja zatrzymania tamtego człowieka, w której zginął pani kolega z zespołu. Iwona zacisnęła zęby. No i a potem nagle była ta łódź. Później otrzymałem informację, że Grzeliński był w tutejszej komendzie wojewódzkiej i rozmawiał z panią. A kiedy zdarzyła się ta historia z Wilną i trupami, cóż, postanowiłem pogrzebać w tym trochę. Jeden ze zidentyfikowanych trupów to niejaki Arkadiusz Kurzaj. Facet był ze Szczecina. To po pierwsze. Po drugie, ferma, o której mówiłem, znajduje się w Falentach, a pani również tam była kilkukrotnie w ostatnim czasie, prawda? Nie pytała skąd wie, skoro twierdził, że grzebał w sprawie. Dowód tego, o czym mówił, leżał na stoliku, rozmawiała przez niego z Brusiem nieco ponad pół godziny temu. Zabierając ze sobą wszędzie własny telefon, nie zastanawiała się nad tym, że będzie jej tropem, bo to nie miało znaczenia, a w każdym razie miało nie mieć. Okazało się, że życie napisało własny scenariusz. Inspektor Grzeliński zniknął, nie zostawiając po sobie żadnych śladów, kontynuował Bruś. I zdaje się, że to samo stało się z pani partnerem nie bardzo wiem o co w tym wszystkim chodzi, ale to wystarczająco dużo wspólnych mianowników, żeby sądzić, że coś jest na rzeczy, jak pani sądzi. Nie mam pojęcia, gdzie jest mat, powiedziała drewnianym głosem, zanim uświadomiła sobie, co mówi. Bruś pokiwał głową. Wie pani, zawsze uważałem inspektora Grzelińskiego za, rzekłbym, dość oryginalnego w obyciu. Znaliśmy się kilka ładnych lat, może to nie była przyjaźń, bo z tego co wiem, nie miał zbyt wielu przyjaciół i ogólnie uważam, że dość trudno byłoby się z nim zaprzyjaźnić, ale zdążyliśmy się poznać dość dobrze, tak myślę. Wypiliśmy razem sporo alkoholu przy różnych okazjach i to też zawsze jest sposobność, żeby kogoś bliżej poznać. Ale przez kilka lat znajomości z nim, może kilkanaście razy powiedziałem do niego mat, a pani proszę mi przypomnieć, jeśli się nie mylę... Widziała się z nim raz, w dodatku pobiła go wtedy, tak? Straciła czujność. Mogła to składać na karb zmęczenia, stresu, wszystkiego, ale to nie powinno było się zdarzyć. Będziemy się dalej bawić w kotka i myszkę, czy pogadamy normalnie? Zapytał Bruś, kiedy wciąż milczała. Zadał to pytanie zwyczajnym tonem, bez cienia triumfu w głosie. Sprawa klubu jest zakończona, powiedziała, czując potworne zmęczenie. Winni nie żyją. Tożsamości, a nawet liczby ofiar jego działalności nie da się ustalić. Tyle mogę panu powiedzieć. Czy to Grzeliński wymierzył sprawiedliwość? Pokiwała w milczeniu głową, nie patrząc na Brusia. Ten westchnął tylko. Też wyglądał na zmęczonego. Nabrał nagle powietrza w płuca, zrobił głośny wydech i powiedział: No, to wygląda na to, że wymierza ją dalej. Sędzia i kat. Słucham. Iwona nie wierzyła własnym uszom. Brusi uśmiechnął się lekko widząc jej minę. Widzi pani, ilekroć poruszaliśmy u nas w biurze temat klubu 526, odnosiłem wrażenie, że inspektor Żeliński jest z jakichś powodów bardzo emocjonalnie w to zaangażowany. Naciskał mocno. Przyznam, że w pewnym momencie przestałem mu nawet wierzyć w te domysły, które przedstawiał jako fakty. Ale to nie były fakty, ani tym bardziej dowody. Starał się przedstawiać te pogłoski w taki sposób, żebyśmy mieli wrażenie, że to pewne i sprawdzone informacje. Z drugiej strony bardzo łatwo się pogodził z odłożeniem tej sprawy i nie wracał do tego więcej. I teraz już chyba wiem dlaczego przynajmniej częściowo. Z jakichś powodów wziął sprawy w swoje ręce, został sędzią i katem w jednym. Jego pierwsza, a przynajmniej pierwsza znana nam ofiara to Zbigniew Kordula, biznesmen branży. Uwaga drobiarskiej oraz mięsnej z Lublina. Zginął we własnym samochodzie od bomby domowej roboty. Ładunek nie był silny, został odpalony zdalnie. Być może Grzeliński chciał się upewnić, że do auta wsiadła właściwa osoba i że wsiadła do niego sama. Sugeruje pani, że nie chciał, żeby ucierpiał ktoś niewinny? Właśnie. Tak, to logiczne. Ilość materiału wybuchowego użytego do sporządzenia ładunku też była nieduża. Ale wystarczyła. Wolał żeby w razie czego cel przeżył niż miałby ryzykować zranienie osób postronnych, bo zawsze przecież można później poprawić, prawda? Bruś patrzył na nią. Następna ofiara, którą wiąże z tą sprawą, to Jakub Gąsienica deweloper z zakopanego, znany z dość swobodnego podejścia do kwestii krajobrazowych. Stawia, czy też raczej stawiał osiedla i apartamentowce w różnych miejscach pod hala. Detal architektoniczny i nawiązywanie do tradycyjnej zabudowy nie były jego domeną, co mają mu za złe okoliczni mieszkańcy. Krótka seria z automatycznej w korpus z zaskoczenia, kiedy wieczorem wracał ze spaceru z psem do swojego domu w kościelisku. Zmarł kilka godzin później w szpitalu. Niedaleko miejsca zbrodni znaleziono pusty magazynek od karabinka Heckler Koch, takiego samego, z jakiego zastrzelono gąsienicę. Były na nim odciski palców inspektora Grzelińskiego ale o tym nie wie praktycznie nikt poza ścisłym kierownictwem CBSP. Wykorzystujemy fakt, że prokuratura zleciła policji wykonanie wielu czynności. Bruś westchnął, sięgnął do kieszeni i wyciągnął telefon. Pokażę pani coś. W internecie pojawiło się kilka filmików z momentów zamachów, przeważnie z daleka i bardzo słabej jakości. To nagranie z okolicznych kamer bezpieczeństwa, dziś ma je prawie każdy. Od dawna nie zaglądałam do internetu mruknęła Iwona. Telewizji też nie oglądam. Nawet nie wiedziała, że coś takiego się zdarzyło. Bruś chrząknął. Te najlepsze mam na myśli najlepszą jakość zostały przejrzane przez naszych speców od monitoringów miejskich. To ludzie z doświadczeniem, którzy zauważą wszystko. Pierwszy jest z domu sąsiada Korduli. Podstawił jej telefon przed oczy. Na ekranie był pierwszy kadr. Dotknął trójkącika i filmik ruszył. Na początku nic się nie działo. Przed kutym ogrodzeniem, za którym widać było białą willę w nowobogackim stylu, stało białe Volvo XC90. Zapadał zmierzch, na elewacji domu pojawiły się już żółte placki światła rzucanego przez tone Lighty zainstalowane pod okapem. Nagle przy furtce ktoś się zmaterializował, otworzył ją i wyszedł na uliczkę. Mężczyzna w białej koszuli, trzymający przy uchu telefon, skierował się w stronę samochodu i wsiadł do niego, a Iwo nie mocniej zabiło serce. Wiedziała, co zaraz nastąpi, a patrzenie na takie rzeczy nigdy nie było miłe. Jeszcze przez chwilę nic się nie działo, a potem nastąpiła eksplozja. Nie było kuli ognia wysokiej na trzydzieści metrów. Nagle samochód podskoczył, a przez roztrzaskane energią wybuchu szyby Wydostał się gwałtownie brudno szary dym. Kiedy wiatr go rozwiał, Iwona zobaczyła skuloną na siedzeniu zakrwawioną postać. Ładunek był pod siedzeniem kierowcy, mruknął Bruś. Pacet nie miał szans. Pod siedzeniem, a nie w jakimś miejscu dostępnym z zewnątrz, mruknęła Iwona. Dokładnie to też o czymś świadczy, prawda? To Volvo? Iwona pokazała palcem samochód zaparkowany nieopodal. Tak, brawo też zwróciło naszą uwagę. Przyjechało godzinę przed wybuchem i nikt z niego nie wysiadł. Volvo to należące do korduli XZ90 było już zaparkowane przed domem i nikt się do niego nie zbliżał w tym czasie. Więc ładunek musiał być zainstalowany wcześniej. To auto odjechało tuż po wybuchu, ale było zbyt ciemno, a ono stało zbyt daleko, żeby odczytać numery. Próbowali prześledzić jego trasę przed zamachem i później na zapisach z monitoringu miejskiego, ale nic z tego nie wyszło. Pewnie jechał opłotkami Iwona milczała. Z wilni na śmiałej Grzeliński odjechał z kimś landrowerem, ale to przecież nie musiał być jedyny samochód używany przez mata. Nie powiedziała tego brusiowi, który tymczasem włączył drugi filmik. Zakopane, gąsienica. Kamera była sto metrów dalej, więc niestety niewiele widać, ale to jedyny dostępny zapis. Zobaczyła czarno-biały obraz perspektywy ciemnej, wąskiej uliczki, oświetlonej nikłym światłem z rzadka rozstawionych latarni. Wyglądała jak wąwóz o ścianach z gęstych żywopłotów zasłaniających domy. Od dali widać było samotną postać z psem. Nagle pojawiła się druga i ta pierwsza po chwili upadła. Spanikowany pies rzucił się do ucieczki. Jego sylwetka zaczęła się powiększać, i po chwili Iwona zobaczyła jasnego Golden Retrievera. Jego oczy świeciły blaskiem odbitej od siatkówki podczerwieni emitowanej przez reflektor kamery przełączonej w tryb nocny, i po chwili zwierzę i ciągnąca się za nim długa smycz zniknęły z kadru. Kiedy Iwona wróciła wzrokiem do gąsienicy napastnika, też już nie było. Coś nie dawało jej spokoju. Miała dziwne wrażenie, że jakiś szczegół umknął jej uwadze, ale nie miała pojęcia jaki. Tu nie mamy praktycznie nic. Bruś westchnął z wyraźnym rozczarowaniem i schował telefon. A więc widzi pani, taki dziwny zbieg okoliczności. W krótkim czasie ginie w zamachach dwóch bardzo bogatych ludzi. Od momentu pożaru w willi do pierwszego zabójstwa minęły niecałe siedemdziesiąt dwie godziny. To niedługo, prawda? A zaraz potem następne to wszystko idzie bardzo szybko, jakby się spieszył. Może wie, że depczecie mu po piętach? Jeszcze nie depczemy, po to dopiero jestem u pani, żebyśmy zaczęli. Iwona myślała intensywnie. To miało sens. Kordula z racji prowadzonego biznesu mógł być prawdopodobnie znajomym Chyły i Golczewskiego. Deweloper z kościeliska mógł z kolei być powiązany z nimi towarzysko, na przykład jako sąsiad, Skoro Golczewski miał w kościelisku nieruchomość Iwona słyszała o gąsienicy wielokrotnie jeszcze w czasach gdy bywała w tatrach. Prawdopodobnie obaj, Kordula i gąsienica, byli klientami klubu, bo dwaj zwyrodniacy im ufali. Nie przyszedłem tylko po to, żeby zapytać, co pani wie o tej sprawie i jak mocno była pani w nią zaangażowana. Przyszedłem również, a może nawet przede wszystkim po to, żeby poprosić panią o pomoc w ujęciu Grzelińskiego. Gdy wybrzmiało echo słów Brusia, patrzyli na siebie w milczeniu przez dłuższą chwilę. Iwona zwilżyła usta końcem języka. Postanowiła dać coś Brusiowi na odczepnego, choć kwestię pomocy chciała na razie zostawić na później. Grzeliński przyjechał do Szczecina, żeby osobiście przekazać mi informację o zwolnieniu dyscyplinarnym z powodu nieudanej akcji zatrzymania pewnego człowieka z Łodzi zaczęła powoli. Byłam szefem grupy realizacyjnej, która miała go zatrzymać i przewieźć do prokuratury w Gdańsku. To jakiś księgowy miał być zatrzymany za machloje z fakturami. Zaczął do nas strzelać, ja go zabiłam, ale z jego ręki zginął mój kolega. Zgadza się to wszystko wiem. Matt zaproponował mi tuż po wyjściu z komendy udział w akcji infiltracyjnej, niejawnej, mówię tu o daleko posuniętych środkach ostrożności, ze względu na prawdopodobny udział w procederze wysoko postawionych osób. Dałam się przekonać, bo wciąż, mimo zwolnienia, czułam się policjantką, chodziło o życie dzieci. Spojrzałam mu w oczy. Dzieci, rozumie pan? Twierdził, że stoi na czele specjalnie powołanej w kierownictwie CBS nieformalnej grupy realizującej to zadanie. Zostałam zwerbowana jako kobieta i była policjantka przez tych ludzi, których usiłowałem dopaść. Przypadkowo? Wtrącił się Bruś. Pokręciła głową. Miał informację, że będę szukać kogoś o takich warunkach i predyspozycjach gdzieś w zachodniej Polsce, najprawdopodobniej w Szczecinie. Rozkręcali interes i w grę wchodzili klienci z Niemiec. I tak się stało, choć na początku nie mieliśmy pojęcia, czy to na pewno będę ja. Jednak przyszli właśnie do mnie. Miałam za zadanie transportować tych klientów do Falent, gdzie byli przejmowani przez kogoś od nich i przewożeni dalej, już bezpośrednio do klubu. Wtedy jeszcze nie znaliśmy jego lokalizacji, ani nie wiedzieliśmy kto jest organizatorem. Miałam też wyszukiwać dziewczyny o wyglądzie zgodnym z życzeniem klientów oraz te, które wyrażały dobrowolną zgodę na takie spotkania. Mówiła to beznamiętnym tonem, choć w środku niemal się gotowała. Moim współpracownikiem był jeden z ludzi, znalezionych w willi kurzaj. Zamknęła na chwilę oczy, ale otworzyła je natychmiast, kiedy pod powiekami pojawił się widok umierającego kury. Wszystko to, co mówił mat na naradach, potwierdziło się. Ofiary były zabijane przez klientów podczas zabaw to słowo ledwo przeszło jej przez gardło lub po wszystkim, przez chyłę i golczewskiego, a następnie pozbywano się ciał kiedy dotarłam do ludzi odpowiedzialnych za to wszystko inspektor Grzeliński niespodziewanie zakończył sprawę efekty pan zna bruś oddychał szybko przez nos rozejrzał się po pokoju i westchnął nie było żadnej jak to pani określiła nieformalnej grupy specjalnej w ścisłym kierownictwie CBS to nierealne powiedział nagle inspektor Grzeliński jest czy może raczej był naczelnikiem wydziału analizy kryminalnej nie pełnił w biurze żadnej innej funkcji poza tą i przepraszam, że to powiem, ale trochę się dziwię pani łatwowierności. Popatrzyła na niego. Też się temu dziwiła od jakiegoś czasu, ale przecież Bruś nie musiał o tym wiedzieć. Pan sobie nie zdaje sprawy, w jakiej byłam sytuacji, prawda? Widziała po jego minie, że właśnie uświadomiła mu pewną rzecz. Straciłam swoje dawne życie, pracę, partnera, wszystko. Nie ze swojej winy. I oto nagle pojawia się wysoki rangą funkcjonariusz CBŚP, który kreśli mi obraz grupy przestępczej, wykazującej się niewyobrażalnym okrucieństwem, działającej tak dyskretnie, że nie ma możliwości infiltracji zwykłymi metodami przy udziale etatowych gliniarzy. Proponuje mi udział w tej operacji na określonych zasadach, choć nie są do końca legalne, i co z tego, że nielegalne? Nie miałam nic do stracenia, a dużo do zyskania, rozumie pan? A przede wszystkim mogłam w ten sposób uratować kilka istnień ludzkich. Zostałam faktycznie zatrudniona przez klub 526 i każde zdarzenie, które potem nastąpiło, potwierdzało to, co mówił. Każde. Jak miałam go sprawdzić? Zadzwonić do pana, do komendanta, zażądać jakiegoś pisma? Bruś patrzył na nią zamyślony. Wspomniał pan, że Grzeliński miał trzymać rękę na pulsie, rzuciła gorzkim tonem. Niewątpliwie trzymał, tylko nikt nie patrzył, co robi drugą. Podejrzewałaby pani, że wysoki rangą funkcjonariusz Centralnego biura śledczego może za plecami przełożonych przeprowadzić taką akcję, bo ja nie. To teraz sam pan wyjaśnił sobie wątpliwości dotyczące mojej łatwowierności, prawda? Popatrzyła na niego spod uniesionych wysoko brwi. Prząknął lekko zmieszany. Pytanie, kto jeszcze za tym stał, oprócz pani? Zmienił temat. Ja za tym nie stałam, warknęła. Wie pani, o czym mówię, zniecierpliwił się lekko. Trudno zorganizować coś takiego w pojedynkę. On miał władzę, kontakty, wiedzę, ale to nie wszystko. Normalnie pracował, przychodził do roboty. Nie da się rozdwoić, prawda? Iwona pomyślała nagle o samochodzie odjeżdżającym tej nocy sprzed Wilni na śmiałej. Kto go prowadził? Musimy go znaleźć, zanim sprawa się rozniesie, oświadczył Bruś, zakładając ręce na piersi, jakby podświadomie bronił się przed czymś. A więc chodzi o politykę zdziwił ją tym stwierdzeniem. Nie, nie tylko, nie przede wszystkim, no, skrzywił się. Musimy go powstrzymać, zanim to wszystko wymknie się spod kontroli. Nikt nie ma nad tym kontroli, ani nad nim. To prawda, przyznał. Musimy go powstrzymać i znaleźć dowody na działalność klubu, załatwić to zgodnie z prawem do cholery. Nie żyjemy przecież w Azji. Iwona prychnęła lekceważąco. Nie ma żadnych dowodów, rozumie pan? Już oni się o to postarali. Byli chorobliwie ostrożni, zacierali wszystkie ślady, nie udowodnilibyście im niczego. Ciała ofiar były palone w spalarni odpadów na fermie w Falentach. Samochody, którymi transportowano klientów i zwłoki, były rejestrowane na słupy. Ci, którzy wiedzieli za dużo i chlapali jęzorem, też byli eliminowani. Wszystko odbywało się w ścisłej tajemnicy i praktycznie z zachowaniem zasad konspiracji, albo jak w dobrze zorganizowanej siatce terrorystycznej. Niemal krzyknęła. Dlatego mat to robi bo wie, że bez tego nikomu nic byście nie zrobili ani wy ani nikt inny wysadzając willę w powietrze i paląc się doszczętnie sam zatarł sporo śladów, prawda zrobił to raczej świadomie nie podejrzewam go o głupotę a my mamy możliwości żeby jakieś ślady znaleźć, panie Iwono Żeliński działał sam mam na myśli samowolnie nawet jeśli korzystał z policyjnych baz danych, systemów, czy wykorzystywał swoje kontakty i wymuszał przysługi od jakichś jednostek policji, żeby uzyskać informacje, dzięki którym trafiliście na trop tych wykolejeńców, to robił to siłą rzeczy w ograniczonym zakresie. My mamy do dyspozycji cały aparat. Poza tym pojawia się pewne pytanie. Skąd wie, kogo karać? Właśnie. Kiedy widziałam go ostatni raz, z daleka, tam koło willi, miał coś pod pachą. To chyba był laptop. Zabrał go z Wilni na śmiałej, może należał do Chyły albo Golczewskiego, i było na nim coś, co pozwoliło mu zidentyfikować bywalców klubu. Bruś rozłożył ręce. No to mamy prawdopodobną odpowiedź. Iwona nieświadomie zacisnęła pięści, myśląc o ostatnich ofiarach Mata, najprawdopodobniej klientach klubu 526. Jeśli zabijał tych ludzi, a nie szantażował, to oznaczało, że nie kierował się, jak w pewnej chwili podejrzewała, chęcią zysku, a jedynie zemsty. To ją w jakiś sposób pocieszało, nie usprawiedliwiało Grzelińskiego, bo nie chodziło teraz o te kategorię, ale niewątpliwie czuła się z tą świadomością o wiele lepiej. — Pomoże nam pani? — Nie. — Odparła zdecydowanie. — Dlaczego? — Bo nie wdeptuje się dwa razy w to samo gówno. Rozumiem, w przypadku wniknięcia w strukturę grupy przestępczej, ale tu już raczej nie będzie pani grozić niebezpieczeństwo. Nie? Roześmiała się. A jeśli by walcami tego pieprzonego klubu byli ludzie zaprzyjaźnieni z ministrami, komendantami, biskupami, a może nawet wśród nich byli ludzie ze świecznika, co wtedy? Czy jest na to pan gotowy? A komendant CBśP, on też będzie taki chętny do wyjaśnienia tej sprawy, jeśli okaże się, że jest w to zamieszany ktoś bardzo, bardzo, bardzo kurwa ważny? to może umówmy się tak, że dopiero kiedy okaże się, że coś takiego nastąpiło, będziemy myśleć co dalej. Popatrzyła na niego jak na niesforne dziecko. Miała ochotę się roześmiać. Nad niczym nie będziemy musieli myśleć, panie inspektorze. To, że sprawę firmuje tym razem sam zastępca komendanta CBŚP, nie ma nic do rzeczy, bo zostanie ucięta, a ja znowu zostanę na lodzie albo pod nim. I pan być może też. Podobna opłata za usługę bywa słona, zdaje sobie pan sprawę, ile zarabia minister. Ale ministrem się bywa i często są to ludzie, którzy pracowali wcześniej na wysokich stanowiskach w wielkich korporacjach i dorobili się sporych majątków. Bycie zboczeńcem nie jest właściwe dla społecznych dołów, prawda? Tylko nie każdego po prostu stać na to, żeby te najbardziej chore fantazje wcielać w życie. Co pan na to? Giną ludzie, nawet jeśli dopuścili się zbrodni, zabójstwa, nikt nie ma prawa brać sprawiedliwości w swoje ręce. Od tego jest państwa a nie samotny mściciel. — Nie jest samotny — zauważyła. — No tak, już to ustaliliśmy. Są podstawy sądzić, że nie jest. W końcu ktoś dostarczył mu broni i materiały wybuchowe. Inspektor uśmiechnął się smutno. — Tak, choć niekoniecznie ten ktoś musi mu pomagać w tej wendecie. — A co? Była jakaś kradzież w policyjnym magazynie? Iwona uniosła brwi. Nie widzi pani, Grzeliński był przez wiele lat przykrywkowcem. Miał sporo kontaktów w przestępczym świecie i niewykluczone, że je po prostu odświeżył. Odświeżył, mówi pan, w głosie Iwony był sarkazm. A no odświeżył. Dokonano analizy i porównania pocisków wyjętych z ciała gąsienicy w systemie arsenał. Tej broni użyto prawie dwadzieścia lat temu podczas napadu na kantor w Chorzowie. Zginął wtedy właściciel kantoru i jego syn. Nie twierdzę oczywiście, że to inspektor Grzeliński dokonał tego napadu, ale skądś wziął tę broń teraz, prawda? Bruś zmarszczył brwi i lekko przekręcił głowę, zmieniając nagle temat. Wracając do kwestii samotności, wie pani, że on wychował się w domu dziecka? Iwona zdrętwiała, starając się równocześnie, żeby tego nie było po niej widać. Uspokoiła oddech i w miarę normalnie wróciła do kwestii, którą roztrząsali. Też jeszcze niedawno sądziłam, że to powołane do tego organy powinny ścigać zabójców, zwłaszcza takich zabójców, z jakimi mieliśmy do czynienia, wie pan. Ale ktoś mi wytłumaczył pewne niuanse, można nawet powiedzieć, że częściowo mnie przekonał. Chce pani powiedzieć, że popiera działania Grzelińskiego? W takim razie moja wizyta tutaj jest chyba bez sensu, Bruś patrzył na nią wyczekująco. Potrzymała go jeszcze chwilę w niepewności. Tyle jej. Z tego wszystkiego. Moje poglądy nie mają tu nic do rzeczy, powiedziała spokojnie. I zmieniłam zdanie, pomogę wam, ale mam warunek: przywrócicie mnie do służby. Nie wiem, jak pan to załatwi. Skuteczne odwołanie, potraktowanie mojego zwolnienia jako element przykrywki operacji specjalnej nie interesuje mnie to. Mam być znowu pełnoprawnym funkcjonariuszem policji, ze wszelkimi właściwymi uprawnieniami. Chcę mieć pewność, że tym razem wszystko jest legalnie i zgodnie z prawem. Była świadoma złudność tego, czego żądała. Prawo jest elastyczne i wszystko zależy nawet nie tyle od tego, kto je stanowi, ile od tego, kto je interpretuje. Zwykle wystarczy zmiana opcji politycznej u steru władzy. Bruś też musiał być tego świadomy, pewnie bardziej niż ona. Dość niespodziewana zmiana stanowiska zmarszczył brwi i przejechał dłonią po łysej głowie. Nie mówię, że się nie cieszę, ale jestem trochę zaskoczony. Zgadza się. Przyznała po chwili bez cienia żenady, bo doszłam do wniosku, że jest pewien powód, a właściwie dwa, tak? Po pierwsze, ciekawość. Chcę wiedzieć, dlaczego mat to zrobił. Takie rzeczy dzieją się wszędzie i ciągle na mniejszą i na większą skalę. Mówię o prostytucji, strancicielstwie, handlu żywym towarem i tego typu praktykach. Świat jest pełen skurwy synów i popoprańców. A on zajął się akurat tą sprawą i poświęcił jej wszystko karierę. A nawet życie, bo kiedy wpadnie spędzi jego resztę w więzieniu. A po drugie? Muszę z czegoś żyć, prawda? Spojrzała na niego z kpiną. No tak, westchnął, rozumiem. W takim razie ostatnia sprawa, bardzo ważna. Tak? Wiemy o tym tylko my. Jego wzrok był nieruchomy. Twarz stężała w dziś.